Jurku, co to jest za sprzęt? Gdzie? To jest właśnie klucz telegraficzny, bo ja byłem w marynarce wojennej radiotelegrafistą po ukończeniu Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. No i na kutrach dużych też już musiał być radiotelegrafista. I jak ja podłączę ten autentyczny klucz telegraficzny i odpowiedniej skali, odpowiedniej fali, to jak dłużej nacisnę tę gałkę, to ona emituje na tej fali albo kreskę, albo jak krócej kropkę. I każdy znak graficzny ma melodię. Jak to się kończy? Ja kończyłem Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. No i do dzisiaj alfabet Morsa mam w głowie. Niesamowite. Pan Jurek Piątek, człowiek morza i wielkiej pasji, który przed momentem podzielił się ze mną swoją wiedzą, historią, ale tutaj, panie Jurku, tak, mam więc, do pana prośbę, żeby pan imię Mateusz tak, wystukał. Więc wystukam ten imię pańskie Mateusz alfabetem Morsa i będę też mówił. Dobra. Literka my to są dwa długie. Ty, ty to jest my. A ty, ty krótki, długi ma. A ty to jest tylko jeden długi. Ty ma ty. A e to jest tylko jeden krótki. Ty ma te, a u otwarte, ty, 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 dwa krótkie, jeden długi, ma te, u, a s to są trzy krótkie, ty, 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 a z, ostatnia litera, to jest ty, dwa długie i dwa krótkie. Coś niesamowitego. Ja jeszcze, bo tak przypomniało mi się, bo ja już u pana jestem już drugi raz, pan fajną historię mi tu opowiedział o pewnej dziewczynie, która była w więzieniu i pan ją bardzo polubi, pan jej pomagał, bo jej dobrze z oczu patrzyło i a propos oczu, wyście potrafili mrużeniem oka przekazywać tą informację alfabetem Morsa. To jest 38 lat. To jest tą dziewczynę, ja pokażę tą dziewczynę. To jest jej autoportret, tak. Jak ona ma na imię? To jest Kaśka Wiśniewska. My nie jesteśmy spokrewnieni w żadnym stopniu. Natomiast ona jako mała dziewczynka przylatywała tutaj do nas na przystań rybacką i właściwie nie miała gdzie wracać. Mm-hmm. I ja bardzo prędko zauważyłem, że ona ma niezwykłe serce. Bo tutaj koło naszej przystani wypływa taki mały strumyk, a tam wiosną spływały żaby i ona jako sześcioletnia dziewczynka chodziła z dużym szklanym słojem. Zbierała te żaby, żeby ich mewy nie zjadły i przez ciemny las 5 kilometrów do najbliższego jeziora odnosiła, żeby żywe były. A jak jedna z mew tutaj dogorywała, bo nie mogła się zbić, bo miała nogi połamane, to przyszła do mnie, pożyczyła ode mnie, miała 6 lat, pożyczyła ode mnie kleszczkę. I tutaj właśnie mam takie kleszki i takie malutkie, to jest narzędzie ryby do robienia sieci, do naprawy. I taka kleszczka, tak jak ta, służy do bardzo precyzyjnych robót. No i ona wzięła tę kleszczkę i z wału przyniosła kawałki łozy kanadyjskiej i usztywniła jej obydwie łapki i ta mewa po tygodniu już chodziła. I to jest właśnie narzędzie, którym Kaśka operowała. I dlatego ją polubiałem. I ona ma też zdolności też plastyczne, tak? Tak, bardzo takie, bardzo uzdolnione. I ona właśnie tych piratów robiła mi. To jest załoga Golden Hind, Złota Łania. Tak samo jak ten bardzo wiernie tam na ścianie odtworzone jednostki rybackie, te ryciny, to są jednostki rybackie z XIX wieku i to wszystko jej dzieło. Mało tego, one są tak wiernie odtworzone, że fachowcy od lin, od żaglowania się pytali, skąd ja takiego fachowca miałem. Tam jest pomeranka jeszcze, tak samo jak te gęby piratów bałtyckich, bo tutaj 6 sztuk zdążyła mi zrobić, to wszystko jej dzieło. Nie? Także bardzo uzdolniona. Niech pan opowie mi, bo to jest bardzo ciekawe, o tym właśnie, jak ona, pan ją odwiedził w więzieniu. Tak, i ponieważ to jest taka ciekawostka. I ten alfabet Morsa oczami, że się no sobie... To jest bardzo ciekawe, wie pan. Można filmy nakręcić. My nie jesteśmy spokrewnieni, nie jesteśmy też, powiedzmy, w relacjach mężczyzna-kobieta. Tak, jasne. Tak.
Natomiast jak ja wróciłem z wojska, a jestem 38 lat starszy, to ona tak długo za mną łaziła i jak coś chciała, to byłem pan Jurek, a normalnie mówiła do mnie Jurek. I przychodzi i mówi, panie Jurku, niech mnie pan nauczy alfabetu Morsa. No i ja mówię, tłumaczę dziewczynie, że jak ja byłem rok szkolony tak intensywnie, że mi się w pupie woda gotowała codziennie, to ją nie nauczę przez 5 lat. Nauczyłem ją przez pół roku, do tego stopnia stała się sprawna, że gdzieś po niecałym roku była lepsza ode mnie. Wyraźnie nadawała. I ja pewnego dnia dostałem zawiadomienie tu do muzeum, że ja jako jedyna osoba na świecie właściwie mogę odwiedzać na widzeniach osadzoną Katarzynę Wiśniewską, o której teraz mówiłem cały czas. No i jak pojechałem po raz pierwszy do Grudziądza, to ona była za szybą siedziała. No i patrzała mi w oczy, rozmawialiśmy przez telefon, czyli totalny podsłuch, a ona oczyma alfabetem Morsa nadawała. No i patrząc mi w oczy, tak, przez szybę, pierwsze co nadała to SOS, ratujcie nasze dusze. To niech pan teraz nada SOS. SOS to jest wołanie o pomoc. No wiem, a niech pan nada oczami. No to Sierra, trzy kropki, ja to oczyma wystukam i na kluczu. Dobrze. To jest S to jest trzy kropki, O to są trzy kreski, i są trzy kropki, I jak mi patrzała w oczy, o proszę, już wiedziałem, że kaszka ma kotyłka swąd. Ale też też dziwili się, że skąd pan wie, że ona lubi chałwę? No właśnie, tak, bo ja się pytałem, Kaśka, wie, że jest słabo w rybołówstwie, co ja ci mogę robić, no ale na każde widzenie można było coś paczce takiej, co można było przewieźć, nie chałwę, bo ona jak była małą dziewczynką i przychodziła do nas tutaj na przystań, to my się nawet składaliśmy, żeby ją zrobić jej przyjemność tam do szkoły, tak, jakieś ubranka i tak. I ona z wdzięczności robiła mi tutaj wystrój. Mało tego, jak po wyjściu przyszła się ze mną pożegnać w 2018 roku, to od 3 lat jest w pracy w Szkocji, w Edynburgu. I jak sobie radzi? Proszę? Jak sobie radzi? No tam długo nie miała pracy, bo ten COVID tam wszystko pozamykał. No ale 5 maja dzwoniła do mnie. I teraz ostatnio 13 października. Dobrze. Panie Jurku, czy jest szansa, że może kiedyś ona tu wróci i. Tak. Bo ona to wszystko zna. To, co mi pan opowiadał, to ona by mogła prowadzić to wszystko po panu. Ona jest tu duszą obecna. Wszędzie, gdziekolwiek będzie spojrzał. No i jak ona wróci, bo na pewno wróci, to pierwsze co zrobi, to przyleci tutaj. To ja to czuję, widzę. Życzę panie Jurku, że w tej chwili ma skończone 35 lat. O, to jeszcze młoda. No młoda, tak, ale życiorys wichrowany ma i niezwykle inteligentna. Ja się nieraz nawet przerażam, że jak ja już będę taki całkiem skapcaniały facet, to ona mnie dobije tak umysłem swoim. Panie Jurku, ja myślę, że tak. Ona to wróci, jeszcze pan odżyje. No. Dziękuję panu Jurku. Ja również bardzo dziękuję. Także moi mili, widzicie, to miejsce jest co najmniej dziwne. No a tu się czas zatrzymał i dlatego jak tylko długo będę mógł, będę walczył, żeby tu nie była budka z piwem. Miejmy nadzieję, panie to Jurku. To miejsce, co tutaj właśnie państwo widzieliście.